Witajcie, Paweł Kamiński. Serdecznie zapraszam do oglądania najnowszego odcinka Flash Style TV. W ubiegłym tygodniu gorzowcy żużlowcy przebywali na zgrupowaniu integracyjnym w Karpaczu. W gościnnych progach hotelu Artus nasi zawodnicy odpoczywali, jeździli na nartach, trenowali motorykę, ale także brali udział w programie Team Building. Dzięki temu szkoleniowcy mogą określić, w którym kierunku należy działać, aby drużyna była monolitem. Zakończyliśmy obóz w Karpaczu. Obóz taki integracyjno-kondycyjny, także obóz, który w jakiś sposób miał dać mi odpowiedź, jak mam postępować z tymi chłopakami w trakcie sezonu, choć te kilka dni to troszeczkę zbrzmało, ale zakres ćwiczeń, które chłopacy musieli wykonywać, nawet wspólnie, które musieliśmy wykonywać, takie prowadzone przez psycholog, takie formy zabawowe, które wydawałyby się może z reguły śmieszne, obserwatorowi z boku nic nie mówiące, po analizie dawały jakiś pogląd, jak ci zawodnicy się zachowują, i materiał, który kręci nasza telewizja Stal TV, no to też jest materiał do analizy, bo nie wszystko można było zauważyć, jak ci zawodnicy się zachowują. W pewnym momencie był dystans jakiś do tego wszystkiego, później było większe zbliżenie, i o to właśnie chodziło, żeby ci zawodnicy w jak największym zakresie, z jak największym zaangażowaniem uczestniczyli w tych wszystkich zajęciach, w pełni oddając się temu, co te zajęcia niosły. Także były zajęcia prowadzone głównie przez Jurka Buczaka, które wspólnie żeśmy planowali, takie, które były ukierunkowane na tą naszą dyscyplinę, na kierunek ruchu i motywacji, i koncentracji, także ćwiczenia głęboko, ruszenie głęboko położonych mięśni, ćwiczenia zachwianej równowadze, propriocepcji, gdzie zawodnik wykonujący ćwiczenia musiał się bardzo mocno skoncentrować, żeby wyszły. Tu była ważna nie ilość, a dokładność ruchu. Tak samo jak w sporcie żużlowym, dokładność wykonywania każdego elementu powoduje to, że później jest ten wynik. To była namiastka, która mam nadzieję unaoczniła chłopakom, jak ważna jest rola okresu przygotowawczego i co można zrobić w trakcie okresu startowego. Jest to początek drogi, którą już zaczęliśmy w ubiegłym sezonie. Niemniej to była taka w pigułce kwintesencja tego, co powinno charakteryzować zawodnika, co powinno charakteryzować ich jako zespół ludzi tworzących monolit, tak bym chciał, i nas wszystkich współpracujących w kierunku tym, jakim zmierzamy, jaki chcemy osiągnąć cel. W trakcie obozu niewątpliwym wydarzeniem stały się wybory kapitana Stali Gorzów. Po rezygnacji z tej funkcji Krzysztofa Kasprzaka zawodnicy musieli wybrać nowego sternika. W tajnym głosowaniu stalowcy najpierw podzielili swoje głosy pomiędzy Przemkiem Pawlickim a Matejem Żagarem. W dogrywce zwyciężyło doświadczenie i staż w drużynie. Nowym kapitanem został Matej Żagar. Zobaczcie, jak to wyglądało. Nie ma się do mnie. Czy dostanie? Jeszcze tu. To nie dostał, już ma. Już wszyscy? Tam przedarł jeden. A, okej. Zapraszam panowie. Jest habemus kapitan. Biały tym idzie? Idzie. Bartek daje. New captain. Stosunkiem głosów 4-2. Tu został Matej Zarek. Jestem, mogę powiedzieć, że dumny z tego, że chłopaki mają zaufanie do mnie. Już się znamy kilka lat, nawet więcej. Dam z siebie pod tym względem wszystko, tak jak na torze, i mam nadzieję, że poprowadzę drużynę dobrze. Oczywiście wspólnie razem z trenerem. Jaka jest rola kapitana? No na razie nie wiem, bo nigdy nie byłem, także to jest ta taka... pierwszy raz w życiu dla mnie. I no jestem ciekaw, no daje mi takie ciekawe wyzwanie. Ja poprowadzę, spokojnie. Dobra, bez przytulasów.
Stęsknieni kibice Żużla niecierpliwie zerkają już na tor przy ulicy Śląskiej w oczekiwaniu na pierwsze treningi. Co prawda aura nie dopisywała, ale na szczęście pogoda zaczyna się stabilizować i pojawiło się światełko w tunelu. Styczność z torem mieli już Nils Christian Iversen, Michael Jepsen Jensen, Bartek Zmarzdik i Adrian Cyfer. Ale ich treningi odbywały się poza Gorzowem. A kiedy stalowcy wyjadą na Owal w Gorzowie? Kiedy wróciliśmy z obozu, byłem pełny optymistą, że dość szybko nam się uda wyjść na ten tor. Niemniej, no jak mówią przysłowie, w marcu jak w garcu, także i ta pogoda jest taka przeplatana i troszeczkę deszczu i zimna i mrozu w nocy, co nie sprzyja przygotowaniu toru, zwłaszcza na wierzchni, do tego, żeby można było wyjść bezpiecznie. Ale to nie znaczy, mówię o gorzowskim torze, to nie znaczy, że nasi zawodnicy zasypiają gruszki w popiele. Myślę, że są bardziej aktywnymi od innych nawet, tak jak patrzę, bo już niektórzy zawodnicy jak Bartek czy Krzysiu Kasprzak odbyli jazdy już przed obozem za granicą. Tak? Teraz wszyscy zawodnicy trenują poza miejscem klubu. Ale Niels jest w Anglii, Jesper Jensen w Niemczech trenował, Bartek na przemianę z Adrianem Cyferem trenują w Wolfsflacke. No, miałem załatwione, że tak powiem, większą grupę chłopaków, którzy mogliby jeździć, niemniej te warunki nie pozwoliły, żeby wpuścić większej grupy. Jednak Matej pozostał na Słowenii, tam trenuje w Lublianie. Także no nie ma na dzień dzisiejszy nie robię z tego tragedii, bo każdy jest w rytmie, że tak powiem, przygotowania już tego startowego. No takim zwieńczeniem tego wszystkiego mają być treningi na naszym gorzowskim torze. Niemniej no, warunki atmosferyczne nie pozwalają i my wiemy wiemy z przeszłości, że nasz gorzowski tor nie tak szybko wychodziliśmy, zawsze wyprzedzały nas kluby z Leszna czy na przykład z Bydgoszczy, a teraz widzimy, że i tam nawet nikt nie wyjeżdża, choć nawet Moto Arena ma dach, to dopiero ten pierwszy trening jest zaplanowany w piątek, także ta aura też daje się wszystkim we znaki, nie tylko nam. Mamy zaplanowane na ten weekend, piątek, sobotę, niedzielę próbne jazdy w Pile, ale na chwilę obecną, w momencie kiedy z Państwem tutaj rozmawiam, no wszystko się waży, to też nie są warunki sprzyjające. Także myślę, że przyszły tydzień, patrząc prognozy, będzie łaskawszy i ujrzymy naszych zawodników, mam nadzieję, już w połowie tygodnia na naszym torze. Coraz bliżej do 13. memoriału Edwarda Jancarza. 4 kwietnia na torze przy ulicy Śląskiej wystartuje cała czołówka światowego i polskiego speedwaya. O randze imprezy może świadczyć fakt, że wszystkie dostępne pakiety sponsorskie zostały już wykupione. Niebawem odbędzie się losowanie. Każdy sponsor dowie się, który zawodnik będzie go reprezentował w zawodach. Mamy już informację, że wszystkich 16 zawodników pozyskało sponsorów. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Jest to dla nas duża nobilitacja, że ten memoriał zdobył kiedyś dużą markę i w tej chwili kontynuacja jego jest dla nas takim priorytetem, a zarazem nobilitacją. Chcemy Państwa zaprosić w jak największej ilości na ten memoriał. Bilety ciągle są w sprzedaży. Na tę chwilę mamy ponad 3000 wejściówek rozdysponowanych. Przypominamy o możliwości zakupu biletów na 13. memoriał Edwarda Jancarza oraz o rozpoczęciu otwartej sprzedaży biletów na gorzowską rundę Grand Prix. Już nie tylko posiadacze karnetów, ale wszyscy kibice mogą wybrać swoje miejsce na stadionie. Świetna atmosfera i niezapomniane emocje jak co roku gwarantowane. Więcej informacji znajdziecie na stronie stal.kupbilety.pl. Mamy też dobre wieści dla zmotoryzowanych kibiców. Trwa sprzedaż kart parkingowych na sezon 2016. Warto się pospieszyć, bo ich liczba jest ograniczona. Oferta firmowa dotyczy osób, które zbiorą się w minimum 10 osób. Wtedy na każdym karnecie jest odpowiednia zniżka. Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie klubowej. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej oferty. Po przegranej w Żukowie gorzowscy szczypiorniści powetowali sobie tą porażkę dwoma pewnie wygranymi meczami. Najpierw 27 lutego w Gorzowie pokonali SMS 2 Gdańsk 27-23, a tydzień później, 5 marca w Gryfinie, nie pozostawili złudzeń miejscowemu Energetykowi, gromiąc go 29-18. Sprawa awansu do pierwszej ligi wciąż pozostaje otwarta.
W najbliższą sobotę, 12 marca, Stalowcy rozegrają kolejny mecz. Tym razem podejmą zespół Borowiaka Czersk. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w hali sportowej przy ulicy Szarych Szeregów. Bilety w cenie 10 zł normalny i 5 zł ulgowy dostępne w sklepie klubowym w Galerii Handlowej w Nowa Park. Zapraszamy do czynnego kibicowania. I na zakończenie siatkówka. Drużyna Stali Gorzów wywalczyła w miniony wtorek awans do finału Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Spotkanie było bardzo zacięte, a rywalizacja toczyła się do samego końca. Ostatecznie żółto-niebiescy zwyciężyli w tie-breaku 15-9, wygrywając z doświadczonym zespołem Akademii Wychowania Fizycznego 3-2. Kontuzje w trakcie tego meczu półfinałowego Adama Borka i Adama Chmielewskiego. Mamy nadzieję, że do finału uda się je wyleczyć i będziemy mogli zagrać prawie kompletnym składem, bo ciągle mamy kontuzjowanego jednego z atakujących. Kibice są bardzo mile widziani. Zapraszamy na finał. Czekamy na drużynę, która rozgrywa swoje mecze półfinałowe. Będzie to drużyna albo Motelu Pintal, w którym grają tacy zawodnicy jak Paweł, Radek i Tomek Maciejewicz, znani z ligowych parkietów, lub też drużyna Fajnych Mebli, gdzie część drużyny stanowią zawodnicy grający z trzeciej ligi, w trzeciej lidze. I zapraszamy wszystkich kibiców na nasz mecz finałowy. Będziemy informować, kiedy odbędzie się mecz finałowy na stronie www.stalgorzow.pl. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam do oglądania następnego odcinka Flash Stal TV. Do zobaczenia.